Cześć, dziś przedstawiamy Ustkę. Podczas dwudniowego zwiedzania pokażemy Wam miasto, główne atrakcje i wydmę Orzechowsko. Jest to super malownicze miasteczko na weekendowy wypad z rodzinką, także polecamy i zapraszamy na pokład. Plan na dzień pierwszy, a raczej jego połowę, to zaczynamy przy wyjściu na plażę numer 9 i udajemy się w kierunku Latarni Morskiej, zahaczając o wszystkie ważne punkty na mapie. Wracać będziemy miastem, żeby podziwiać stare domy, które totalnie uwielbiamy oglądać w każdym mieście. Zaczynamy przy trakcie Solidarności, wejście na plażę numer 9 i ku naszym oczom okazuje się, że plaża jest całkowicie szeroka, piękna, majestatyczna, mamy też punkt widokowy, który niestety jest zamknięty, więc nic ze zwiedzania i oglądania okolicy. Natomiast to dobry pretekst, żeby wyjść na promenadę i ku naszym oczom wchodzimy w okolice ławeczki Ireny Kwiatkowskiej, która powstała z inicjatywy Urzędu Miasta. Gdy zaczniemy kierować się znowu w stronę Latarni Morskiej, napotkamy pomnik Fryderyka Chopina, który stoi w całkiem fajnym parku. Natomiast jak zaczniemy kierować się troszkę dalej, to już mamy widok na wyjście z portu oraz sporą ilość starych pawilonów handlowych, które są nie z tej epoki. Gdy mijamy Latarnię Morską, możemy zauważyć naprawdę ładny pomnik ludziom morza w Ustce. Jest to wyrażenie rybaków i marynarzy upamiętniające ich trudną, ale godną życia pracę na Bałtyku. Obok Latarni Morskiej jest też metalowa kładka, która umożliwia przejście przez rzekę Słupie. Jak już wcześniej wspomniałem, uwielbiamy oglądać stare budynki w każdym mieście, w którym jesteśmy. W tym nie zabrakło nam malowniczych murali, przepięknych kamienic, klimatycznych dróg, uliczek, dachów, wież, zegarów. Naprawdę lubimy to podziwiać. I czy to jest Ustka, czy to jest Świnoujście, czy to jest Kołobrzeg, zawsze zachwycamy się przepięknymi architektonicznymi perełkami. Natomiast jeśli chodzi o drugi dzień, to padło na wycieczkę rowerową do Orzechowa na Wydmę. Pojechaliśmy tam dwoma rowerami z przyczepką i córką 3,5-letnią. Piękne widoki, fajne miejsce. Później pojechaliśmy tą samą drogą z powrotem do Ustki i zajechaliśmy zobaczyć nieukończone niemieckie Molo 3. Rowery wynajęliśmy w Grand Lubiczu. Nie wiem, czy to była jedyna opcja, ale na pewno najbardziej po drodze dla nas. Droga była bardzo przyjemna, głównie były to szlaki rowerowe. Był Polbruk, było trochę szutrów, ale przyjemnie dojechało się aż do tej dydaktycznej ścieżki, która zaczynała się takim właśnie obozowiskiem. Stamtąd ruszyliśmy już bezpośrednio na Wydmę. Trzeba było się troszkę powspinać, no ale widoki były naprawdę tego warte. Zobaczcie sami, jak tam było. Droga powrotna była również bardzo przyjemna, przyjemnie się jechało i asfaltem, ulicą, no i na pochwałę zasługuje bar Klusek, który serwuje przepyszne domowe jedzenie i w bardzo dobrych cenach. Jak troszkę się najedliśmy, to stwierdziliśmy, że pojedziemy zobaczyć Molo numer 3, które jest niedokończonym molem niemieckim. Polataliśmy tam jedynie dronem, bo nasza córka zasnęła, nie chcieliśmy jej budzić i nie wiemy, czy byłoby to dla niej fajne, ale wydaje mi się, że z drona wystarczy nam taki widok i pamiątka, po czym ruszyliśmy już do centrum portu, żeby pokręcić się po mieście. Jeżeli chodzi o część portu, czy część miasta, nie wiem jak to dokładnie określić, to całkowicie spełniała nasze oczekiwania. Było to
przeplatanie nowoczesności z tradycją. Były piękne domy w kratę. Było to chyba osiedle, które jest odnowione, rewitalizowane. Także było co oglądać, można było się przenieść nieco w czasie, była też piękna makieta. Był też dawny plac kościelny, można było podziwiać szkielet kościoła. Na sam koniec wycieczki i naszego dnia dotarliśmy do posągu Syrenki, która ponoć po chwyceniu za lewą pierś i pomyśleniu życzenia spełnia półtora życzenia, więc tak też zrobiliśmy. Wracając, natrafiliśmy jeszcze na nowoczesną część portu, która przeplata się ze starą ekonomiczną strefą, gdzie prawdopodobnie były budowane statki. Naprawdę też warto było to zobaczyć. Podsumowując, naprawdę mamy niewiele miejsc, do których chcemy wrócić jeszcze raz. A musimy szczerze powiedzieć, że Ustka do tych miejsc należy. Przede wszystkim poczuliśmy się tam jak u siebie w domu, poczuliśmy spokój. Mamy też takie wrażenie, że przenieśliśmy się nieco do lat 90., gdzie dzieci biegają po podwórkach, wszystko dzieje się wolniej. Naprawdę, naprawdę polecamy każdemu, kto chce spokojnie spędzić weekend. Nie wiemy, jak jest w sezonie, ale my byliśmy w połowie kwietnia i naprawdę nam się podobało. Dziękuję, zasubskrybujcie kanał Filmowiec na rowerze. Miłego dnia.